dzisiaj słodziaki, a dzisiaj toka boka! Ale najpierw muszę się do niej dobrze przygotować. Okej, przygotowana już jestem. W takim razie przejdźmy do naszej toki! Dzisiaj Muffinka znowu wybierze się na wakacje, ale tym razem w najnowszym wakacyjnym dodatku. Wydaje mi się, że jest tam basen. I tak znowu jedziemy na wakacje! O nie, znowu. Tracimy wszystkie pieniążki. To też. Nie zliczę, ile osób prosiło mnie, żebym zrobiła właśnie ten najnowszy dodatek. W takim razie dzisiaj tu jesteśmy, ale najpierw, jeśli jakiś zabłukany słodziak jeszcze mnie nie subskrybuje, ma teraz czas nadrobić. Przypominam również o łapka w górę, ponieważ każda łapka w górę przyczynia się do zwiększenia ilości dni w wakacje. Chociaż spróbujmy. Liczę na to, że w najnowszym dodatku będą pyszne jedzonka, mnóstwo deserów lodowych, basen, może plaża, statek piracki albo aquapark. Statek piracki. Aquapark. Statek. Zaraz się o tym wszystkim przekonamy, a wy koniecznie mi napiszcie w komentarzu, gdzie chcielibyście spędzić wakacje. W Disneylandzie? Aquaparku? Nad morzem? W górach? Piszcie koniecznie. W domu. No też. Planujemy z Kitkiem zrobić maraton Toka Boka w pierwszym tygodniu sierpnia. Koniecznie piszcie mi w komentarzach swoje pomysły na te odcinki. A my przechodzimy do naszej Muffinki i Kitka. A więc odpalamy! Toka Boka! Pomijamy! Kupujemy dodatek? Tak, kupujemy najnowszy dodatek do sklepu! Po raz drugi pojedziemy na wakacje, Kitek, ale mega! Nazywa się Watermelon Wave Club. Czyli domyślam się, że będą tam baseny, jakieś dmuchańce? Watermelon to nie jest melon, w sensie arbuz? No to jest team arbuzik. No to team arbuzik! Wszyscy, co kochają arbuzy, teraz niech napiszą team arbuzik. Mój podstawowy team, pamiętajcie. Dobra, nie przeglądajmy, co tutaj jest, po prostu ja się biorę za zakupy i zaraz wracamy. Wybuduj! Ale gdzie ty to wybudujesz? Też się zastanawiam, może obok plaży? Melona wybudujesz? Tutaj jeszcze się coś tworzy. Co to jest? Patrz, to jest chomikom mich. Kolejne dodatki można kupować pewnie. Ej, to faktycznie wygląda jak arbuz. Mówiłem przecież, no watermelon, tak? Czyli pewnie to są dodatki, które jeszcze tu nie istnieją. Czyli dopiero będą wchodzić. No, dobra, no to na co czekać? Wchodzimy! Tam była truskawka! Arbuzik lepszy przecież. No ja wiem, ale truskawka była urocza. Patrz, a jaki kitek! Ile tam jest kitełów tam jest? Matko, a to jest foka. Foczka. I żółw! Czy to jest mopsik taki? Ale słodziaki, gdzie? Taka powieczka. Nie, co ty? Muffinko, chodź koniecznie. Wiedzcie mi, czemu ten kosz pluje wodą? Gdzie jest mój kapelusz? Kapelusz pirata, dobrze. Ale bez kokosa. Dobrze. A ja wezmę sobie okulary. O, super, pięknie założone. Ponieważ jesteśmy znowu, Kitek, na wakacjach, tylko tym razem w nowe miejsce mnie zabrałeś, ale jestem podekscytowana. Dobra, wejdziemy tak tutaj, tak. Czemu tak? No bo zaczynamy, patrz, stoimy na arbuzie. Jesteśmy na drugim piętrze w tym momencie. Skaczemy na arbuzie! No dobra, dobra. Tutaj mamy karmę dla... Kociaka. Kociaka. Dobrze, jest łapka narysowana, nie widzisz? No dobrze. Ej, zjedz to, zjedz, proszę cię. Trzymaj. Czemu ja? A w sumie jestem kitek. No, w sumie to tak. No dobra. Tu mamy kostkę. Myślałam, że to jest aksolot, ale to jest jakiś wąż. Wąż rzeczny. Ej, patrz, one... A, sikają wodą. Sikają, nie sikają. Czemu ja nie zabrałam mojego stroju kąpielowego? Ej, czy ta dziewczyna może mi dać swój strój? Nie. Kurczę, ale ma ja mogę zjechać bez stroju. Rzuć mnie na zjeżdżalnię. Czy tam jest działko wodne? Ej, naciśnij działko wodne. Ale super. Tylko można wyłączyć. Myślałam, że coś więcej. Moment, Muffinka leci do swojego domku, żeby się przebrać w strój kąpielowy. Przecież tak nie może być. Ale super, tyle zabawy by mnie ominęło, gdybym się nie ubrała. Gdzie jest nasz domek? Ta, naszego domu nie możesz znaleźć. Gdzie ja zostawiłam strój kąpielowy? To jest pytanie. Tu jest! Dobra, Muffinko, chodź szybciutko. Jak nieposprzątane, masakra. Cicho, ślicznie. I teraz lecimy! Zobacz, to się nie naciska? Wow, sposób padania, ale super. Niech pada wężykiem. A czemu ty masz? Jakim sposobem? Co? Jak to się... Jak mój strój się tu znalazł? Kitek! Czekaj, może dzięki temu? Wiem, mam pomysł! O, super, dobra, ja teraz bym miała ten ładny strój kąpielowy, a ty chodź w ten. A Kitek, trzymaj moje ciuchy. Wychodzę stąd. Znęcają się nade mną. No ubierz mnie normalnie. No masz. Sytuacja już opanowana. Udało się przebrać Kitka i wszystkich z powrotem. Także ty idziesz na zjeżdżalnię. Ja też wreszcie idę na zjeżdżalnię. Różdżkę na razie zostawiam. O, tu, dokładnie. Tak, o to mi chodziło. Uii, ale fajnie, Kitek. O matko, jak ja lubię nasze wakacje wspólne. Moje. O, jak się uśmiechnął. Słodko to było. A daj mi drugiego. Tego? No, w drugą rękę. Jakie szczęśliwe. Okay. I pieska na głowę. Na głowie masz mój kostium. A to wrócisz po niego później. A jednak się udało. Proszę cię bardzo, Kitek. Robimy stosik. Stosik. O, gdzie jest foczka? No i daj ją foczkę. No nie da się, tak się już nie da, widzisz? Nie rzucaj foczką. Nie, chcę je pływać. Idę popływać w moim jednorożcu. Pryska, nie pryska. Pryska, nie pryska. A podstaw się pod to. Zobaczymy, czy coś się zmieni. Nic. No nic, idę na jego jednorożca. Patrz, to jest jakaś lina.
Okej. Okay. Czy ja mogę się na niej pobujać? Nie, to żeby sobie wisieć. Po prostu. Okej. Okay. Tam idziemy, idziemy drugą. Tu już wszystko zobaczyliśmy. Ale poczekaj, no dobrze, no ale jeszcze chciałam chwilkę pobyć na moim pięknym jednorożcu. I płyniemy dalej! Whee! Okej, okay, skończył mi się basen. No to idziemy w drugą stronę, kitek. Kitełki. Okej. Okay. Patrz, tutaj mamy matę i krem do opalania. A nie, to jest bidon, to nie jest krem do opalania, to jest bidon. Tu jest brodzik. O, no to coś dla ciebie, kitek. Jak dla mnie, przecież to ty w nim siedzisz. Ty w nim siedzisz. A no tak. Jedzonko! Popatrz, na czym siedzi ten pan. Na koniku. Konik morski. O, idealne miejsce dla mnie. Przy moim pysznym dryneczku w kokosie. Tu można dostać taco. To? Taco. Ale to jest taki do it yourself chyba taco. No i wsadź do tego kapustę. Kapustę? Nie da się. Da się na pewno, odwrotnie musisz to dać. No mówiłem, że nie. Czym ja mam połączyć to taco? Z tym wszystkim? Coś tam wyszło, więc proszę cię bardzo, kitek, masz moje wymysły, smacznego. Dziękuję. Tam jest terminal, trzeba zapłacić. Nie wziąłem karty, uciekamy! Na górę! Ale poczekaj jeszcze nie! Kitek jeszcze nie! Uciekajmy! Weź przestań, jeszcze by mnie na okup wzięli. Nie no, żartowałem, zapłacimy przy wyjściu. Czy to jest pan rak? No. Przymierzalnia, to jest przymierzalnia. To też? I to? Nie, to jest kibelek. Aha, okej. Okay. Kasa! Zostaw pieniądze. Ojeju. To znalazła, już od razu. A to jest co? Ciuchy. Tu mamy ręcznik. Tutaj, o, kolejne miejsce dla mnie. Ja sobie jeszcze posiedzę, a ty kitek... Czemu ty się tam kryjesz? Już spokojnie. U, kitek, wyłaź stamtąd. Nie złapiesz mnie. No nie wierzę, chodź tu. Daj moje ciuchy. Patrz, kitek, masz tu siłownię. Będziemy uprawiać aerobik. Z tym czymś? Co to jest? Nie wiem. To jest pan delfin. Dobra, pan delfin. Różowy, fioletowy. Ile owoców? Arbuzik, team arbuzik, idę do arbuza. Już mi się mój kokosik znudził. Czy go piję? Ty chciałeś go zjeść? No chciałam go wypić. No dobra, nieważne. I teraz sobie zjem mojego kokosika. Co? Arbuzika. Czy ja mogę go tak w całość? Co? Ja nie mogę, całego arbuzę zjadłaś. O. A czy to jest soczek? Mhm. Jadka. Okej, okay, a co jeszcze dalej? A to jest pusta szklanka. Super. Trochę przykro. Przytrzymaj może. Nie, trzeba pierw owoce tam wrzucić. Nie. Ja nie wiem, kochanie, tak się nie da robić. Wow. I teraz naciśnij. Ale super, masz soczek dla zdrowia. Napiszcie mi koniecznie, jaki lubisz najbardziej soki, bo ja pomarańczowy. Już mam zajęte rączki. Trudno. To ja sobie idę dalej. I tutaj mamy prysznicę, saunę. No ja nie lubię sauny. Kitek, ty lubisz saunę, możesz sobie posiedzieć z kociakami. Biedactwo moje. To się powiększa. Matko, zaparowało! Tak, to ja sobie pójdę w drugą stronę. I tutaj oprócz kolejnego działka na wodę. Czy to jest piłka w kształcie arbuzika? To jest piłka z połową arbuzika. Czy to jest pan arbuzik? O nie. Pan arbuzik. Czy to ty stworzyłeś całe to miejsce? Kąpielowy, tu są zatyczki do nosa. W toce mamy taki mały nos, no ale okej. Okay. Okularki. I tu jest chyba wejście, no bo tu jest takie coś. I tu jest kolejny arbuz. Okej, okay, dobra. Watermelon Club. Tu kasa jest z tego, ale mega. Dobra, kitek, szczerze to Pietro mi się słabo podoba, bo ja nie lubię sauny i tu jest tak trochę nudno. To ja sobie idę na górę. Ty tu zostań, pa! Czemu nudno? Ło, jak różowo i uroczo. Czy to jest ufinka? Może jakieś słodkie lody. Czy DJ-em jest ryba, czy coś? Truskawka! Ale mega, a tu jest jakby malinka w ziemi i wędka na arbuza. Kitek, zobacz. Arbuzowa wędka, co? Arbuzowa wędka tutaj. Łapiemy na arbuza. To jest oszustwo, bo to jest lampa. To nie jest do jedzenia. Czy to jest pan truskawka? No właśnie mówię. I to, zobacz, co to w ogóle jest. O, okej. To była tylko maska, kochanie. Okej. Okay. Ale pan truskawka jest prawdziwy. Ej, ja chcę loda truskawkowego. Czy mają finko? O, znowu zrobimy piętrowego loda. Też się da. I na końcu damy to coś. Nie z ziemi. Proszę bardzo. O nie, zjadłaś tylko bez rożka. Rożki są najlepsze w lodach. Dziękuję panie truskawko za obsłużenie. Czemu ten banan jest brudny? On jest już w połowie dojrzały. A, zepsuty. No nie, no właśnie. O, ja to kliknęłam. Zapieniłaś wszystko. To jest piano? Bąbelki! No, wskakuję. I popatrz na tą wyspę. I to jest jeden z chyba z moich ulubionych. Co to jest? No kosz do gry. Dodatków. Czy ja mogę na tym skakać? Tak wii. Zdjęcie! Pewnie mnie nie widać. Nie, no, to musisz siedzieć on tam. On zajął pierwszy plan. Ja, posuń się. Ja tu jestem teraz gwiazdą. Jeszcze raz. Zdjęcie! No. I tak powinno być. A tu też jest taki brudny banan. Chociaż to już tylko skórka. No to się nie dziwię. Lecimy no. Dalej. I co my tu jeszcze fajnego mamy? Co to jest? Na pewno tutaj dużo poukrywanych rzeczy, tylko że my ich nie widzimy. A co to są za kółeczka? Nie wiem. Jeśli znacie jakieś sekrety związane z nowym dodatkiem, koniecznie mi napiszcie, czemu nawet z kosza rozświeci? Tu są sekrety, dium. To są światła. Dium. Sekrety świateł. Jedziemy w tom. Ja wiem, tu by... Nie no, tu, dalej. Czekaj, ale Mufinka idzie z nami. A, Mufinka została, to ja idę. I tak jesteś na dole, w swojej saunie, pewnie... Ale tu wysoko, o mateczko, co się stało? Czemu?
Wow. Pan Groszek? Pan Gruszka! Mamy pana Gruszkę! No dobra, mamy już jeden sekrecik. Tu jest, o, tu też są podgrzewane. Jacuzzi! Ej, bo ugotujesz pana Gruszkę. Wybacz, pani Gruszko, już stąd idziemy. Chyba zjedziemy, co nie? Dawaj żółtą. Nie, nie jedziemy! Jedziemy na to! Mówi go. Wow. Ale szybka to jeszcze jest. Raz! Jeszcze raz! Teraz zobacz, ona jest taka zapętlona, teraz tą zieloną. To też była zapętlona. Piu! Ej, czy to jest korek? Albo moneta. Nie, to jest moneta. Na szczęście, proszę, trzymaj. To jest aparat, tu są ręczniki. No nie, no powiem wam, mój ulubiony dodatek. Są nawet deski do pływania. Super! Oj, przepraszam! Uff, to ci nie jest. To było niechcące, wybacz. Dobra, wracam po kitkę. Nie, no ta wędka jest boska, ale co można nią łowić? A byliśmy na pierwszym piętrze, czy nie? Tak, już byliśmy. Wszędzie już byliśmy? Byliśmy! O, ale mega wakacje! Idę do ciebie, kitek. A co było na pierwszym piętrze? No ty. Ja jestem na pierwszym piętrze? A zaczęliśmy od drugiego. A masz rację. Ale tu muszą być jakieś ukryte rzeczy. Papier wziąłeś. No sprawdzałem, czy tam nic nie ma, no. Idziemy jeszcze w bok. Ej, musicie powiedzieć, gdzie tu są ukryte skarby. Mi się wydaje, że tu na przykład będzie ukryty skarb. Wow! Ale tak. Ale trafiłem tak szczerze. To jest mini siłownia. Jaka bieżnia. Tu jest mini kort. Kot, odpoczniesz sobie. Dzięki, Muffin, ale ja sobie świetnie radzę. Nie jestem pewna, że będziesz chciał z nami dołączyć do naszej zabawy, prawda, kitek? Jaki mini? Ale kitek, my już go nie wcisnęli. Ale jak trafiłem, że coś to jest, bo tak mówię, taki kafelek jest, wiesz co chodzi? No nie, to raczej już nie ma nic. Chodź kitek, ojejciu, przepraszam. Ojeju, biedactwo moje. Przepraszam was, już was nie zostawiam. Chodźmy na drugie piętro, tam gdzie zaczęliśmy. Tam też muszą być, zostawiłeś diamenta. No bo ważniejszy był ten tutaj. Okej. Okay. Z powrotem siedzonko, zobacz. I twoja różdżka. No, o nie, tyle rzeczy muszę wziąć ze sobą. O, patrz, jest kiwi. Piłka kiwi. Czy my tu mamy coś takiego? Nudy, nudy, tu jest siedzonko dla popasu. Ale nudy, tutaj mamy za... Ło, przepraszam, już nie dotykam. Dobra, jedźmy w bok. Nie, w bok jeszcze. Jesz. Tu musi coś być moim zdaniem. Moim zdaniem za wodospadem powinno coś być. Trudno, koniecznie i pamiętajcie, napiszcie, jeśli coś znaleźliście tutaj ciekawego. Poczekaj. Co? To jest mini żółwik. To żółwik siedział. No, ja go na początku zauważyłam, to mnie nie słuchałeś. Oj, przepraszam, panie żółwiku. Ten żółwik leżakuje teraz. Czy to jest kiełbaska? Tak. Dla zabawy, to jest dla pieska. A, okej. Okay. Dobra, misiaki, żegnamy się. Zostawcie w komentarzach wszystkie swoje porady i miejsca, gdzie możemy polecieć. Mam nadzieję, że takie wakacje wam się podobały. Koniecznie napiszcie, gdzie pojechać dalej. Może na obóz konny. Pamiętajcie o subskrypcji. Z dzwoneczkiem. Pa wszystkim, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że nasze kolejne wakacje naszej muffinki wam się podobały. Koniecznie zostawcie jej dużo kciuków w górę, bo każdy kciuk w górę to dodatkowy dzień wakacji. Pamiętajcie. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa.